Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o rosnących cenach żywności. W studiu witam Grzegorza Kozieja, dyrektora Biura Analist Sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wypadają ceny żywności mierzone indeksem FAO i jak to wpływa na sytuację firm produkujących żywność? Zanim opowiemy, na jakim poziomie jest indeks, to myślę, że warto zaznaczyć, bo to ważne dla zrozumienia odczytów, co mierzy ten indeks. Otóż ten indeks mierzy nie ceny produktów, które bierzemy spółki w sklepie, czy wkładamy do koszyka w internecie, tylko ceny produktów, którymi handluje się na giełdach światowych, które są tak zwanymi commodities. Tym niemniej ten indeks jest na dość wysokim poziomie, choć w porównaniu z poprzednim miesiącem nieco się obniżył, ale jego poziom 123 punkty w odczycie lipcowym to 30% więcej niż w roku 2020 o tej porze. A biorąc pod uwagę jeszcze szerszą perspektywę historyczną i mierząc realny poziom tego indeksu, okazuje się, że to jest najwyższy poziom od połowy lat 70., a więc no, jesteśmy na rekordowych poziomach. Jakie wnioski wynikają z analizy cen produktów? Na ten moment ceny producentów rosną dość dynamicznie. Odczyty indeksu OECD mierzące właśnie ten parametr wskazują na poziomy wzrostu rok do roku no powyżej 10%, zarówno w Polsce, jak i średnio w OECD, jak też w grupie G7. Na ten moment dysponujemy odczytami za czerwiec, ale odczyty, które widzimy w lipcu, również pokazują, że te wzrosty nie zwalniają. Dla przykładu dla Czech wzrosty w czerwcu osiągnęły poziom 7,5%, odczyt lipcowy pokazuje 9,5%, więc można wnioskować, że ta presja na ceny detaliczne no nie maleje, a co najmniej się utrzymuje. Czy wzrosty cen żywności będą bardzo odczuwalne? No, odczuwanie wzrostu cen żywności do pewnego stopnia jest subiektywne, bo tutaj można z kilku punktów widzenia pewnie odpowiedzieć na to pytanie. Jak spojrzymy na dane Eurostatu i zastanowimy się, gdzie na tej mapie wzrostów historycznych były ostatnie miesiące, to chociażby czerwiec tego roku, on wypada raczej nisko, jeśli chodzi o takie miesięczne wzrosty w porównaniu z innymi czerwcami za ostatnie lata. Natomiast to subiektywne odczucie może być dość dotkliwe, jako że lata 13-18 to były dość stabilne lata, jeśli chodzi o ceny żywności, o ich zmiany, więc no, można by powiedzieć, że jako konsumenci być może trochę odwykliśmy od tego, że te ceny faktycznie rosną. I rosną one w całej Europie, nie tylko w Polsce, więc nie jesteśmy tutaj żadnym wyjątkiem, aczkolwiek patrząc na to, jak historycznie ceny żywności rosły w drugich kwartałach tego roku i ubiegłego, no to skumulowany poziom tego wzrostu plasuje Polskę na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, tylko za Węgrami, Bułgarią i Rumunią. Także wzrosty dzieją się wszędzie, aczkolwiek Polska no, wygląda na tej mapie unijnej na rynek, który jest położony dość wysoko pod tym względem. Czy marże wytwórców żywności są wysokie? Również no, zależy, z czym porównywać i zależy od poszczególnych branż wśród producentów żywności, ale można powiedzieć, tak syntetyzując, że one dość wysokie nie są. To znaczy marża operacyjna przed amortyzacją, czyli marża EBITDA w ciągu ostatnich 5 lat wśród no, całej grupy producentów żywności kształtowała się na poziomie 7,5%. Średnio, więc mogły być branże trochę lepsze pod tym względem, trochę słabsze. Tym niemniej no, nie można powiedzieć, że to są marże dość wysokie, bo z tej marży należy sfinansować jeszcze koszty finansowania, czy zapewnić godziwy zwrot, zysk inwestorowi. Także
patrząc również na te marże w kontekście tego, jak rosną ceny i jakie oczekiwania mogłyby być wysuwane wobec producentów żywności, to raczej nie mają oni przestrzeni, żeby zaabsorbować cały wzrost ich kosztów i nie przekładać tego na konsumentów, więc te marże nie są na tyle wysokie, żeby nas, konsumentów, uchronić przed wzrostami cen żywności. W lipcu skoczył nam odczyt inflacji żywności i napojów bezalkoholowych w GUS. Jak bardzo? Nastąpiło 3%, natomiast czy bardzo? No bardziej niż w poprzednich miesiącach, mniej niż cały odczyt inflacyjny, który był na poziomie około 5%. Natomiast też porównując z innymi rynkami, to nie powiedziałbym, że to jakoś bardzo odbiega od tego poziomu, który dzieje się na innych rynkach. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych agencje rządowe amerykańskie spodziewają się, że ceny żywności w ciągu całego 2021 roku będą gdzieś w granicach 2,5-3,5%, więc to 3% to jest no, akurat środek tego przedziału. Dziękuję bardzo za rozmowę Państwu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do widzenia.